Zwolnienia grupowe wiszą w powietrzu, ale w tym roku to znak nadchodzącego lata. Lata, podczas którego część z was będzie chciała jeździć pojazdami elektrycznymi po chodnikach, ścieżkach i innych miejscach, w których można, ale nie wiadomo. Czas... Prawo nadal nie jest dobrze uregulowane, ale nic nie szkodzi, bo deski elektryczne są super drogie, więc w sumie nikogo na nie nie stać. Dlatego mam pewne obawy, prezentując wam deskę za 3000 zł, ale z drugiej strony deska, do której można ją porównać, kosztuje dwa razy tyle. Moglibyście ją kupić, gdyby Boosted Boards nie splajtowało. A że zbankrutowało, to zostaje X-Way. Którego deskę X1 recenzowałem w zeszłym roku i okazało się, że wszystko spoko, ale ten zasięg jest nie do przejścia, no po co to takie cienkie tutaj i takie twarde i przez to ma taki mały zasięg. Nie przez to, że twarde, ale przez to, że cienkie. Tu jest miejsce na baterię i nie należy się tego wstydzić, że ono jest. I bateria może być duża i wtedy jest super. No dobra, ale w ogóle dlaczego porównuję to do Boosted? Przecież wyglądają inaczej, mają inny flex, kształt deka, no prawie wszystko. No dobra, w sumie to dochodzę do wniosku, że te deski są całkiem do siebie podobne i że X-Way Flex może całkiem nieźle udawać Boosted Boarda. No i piloty też są do siebie w sumie dość podobne, poza tym, że X-Way ma wyświetlacz, Boosted nie ma wyświetlacza, ale w aplikacji można ustawić, bo pilot Boosted wiecie jak działa. Co? No dobra, będzie nowa piękna skóra na palcu. Pilot Boosted działa jak ostre koło. I można ustawić, żeby pilot X-Way też działał tak samo. I to jest pierwsza rzecz, a druga to napęd paskowy. Napęd paskowy to jest coś, co kochamy, bo przyzwyczaiły nas do tego firmy typu Boosted i Evolve. Ale co ciekawe, X-Way Flex możecie kupić z takim napędem, ale możecie też go kupić z silnikami w kółkach. I choć ludzie z X-Way'a twierdzą, że to właśnie silniki w kółkach są lepszą opcją i tu możecie sobie zobaczyć ten film, w którym o tym mówią, to ja jednak wolę napęd paskowy. Mimo, że te paski mogą się zerwać. Biorąc to wszystko do kupy, mamy prawie Boosted. Boosted ma super przyspieszenie. 3, 2, 1, start. Trzy, dwa, jeden, start! Okej. Mimo, że bardzo bym chciał, to niestety nie jest tak, że deska dwa razy tańsza jest szybsza i lepiej hamuje. Jest odwrotnie. Boosted jest nadal deską szybszą. Jest też wygodniejsza, bo jest większa. Wydaje mi się, że trochę przesadził X-Way z tymi skrzydełkami tutaj. Z długością deka jest... ciut za mały moim zdaniem, ale z drugiej strony, jeżeli masz 1,70 m albo 1,60 m kilka, albo jesteś dziewczyną, to ta decha jest bardzo skrętna. Co przekłada się na to, że więksi ludzie i ciężsi będą się czuli mniej stabilnie. Na Boosted czujesz się, jakbyś jechał wielkim dębowym stołem babcinym, a na X-Wayu Flexie jest trochę jak na stoliku lak. I to ma swoje wady i zalety, dla mnie to ma więcej wad. Na szczęście bushingi, czyli te elastyczne tuleje w trakach X-Way'a są uniwersalne. W sensie łatwo dokupicie sobie takie, żeby podmienić, bo w ustawieniach, w których decha wychodzi z fabryki, no jest bardziej przeznaczona dla ludzi lekkich, niskich, generalnie lekkich. Tak. Ciężsi będą musieli pokombinować, przy czym samo dokręcanie tych śrub to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast przyspieszenie nadal jest dobre, hamowanie niezłe, ale prędkość maksymalna. No prędkość maksymalna w chińskich deskach zawsze była wyższa niż prędkość maksymalna w Boosted. Tutaj osiągacie 40 km na godzinę, czego absolutnie nikomu nie polecam. Bo deska szczególnie pod większym ciężarem potrafi zacząć szaleć. Dlatego ja nie używałem czwartego biegu, tylko trzeciego, na którym maksymalna prędkość to około 30 na godzinę i wydaje mi się, że taki maks jest absolutnie wystarczający w mieście i sprawdziłem zasięg. No i okazało się, że w porównaniu do poprzedniego X-Way'a jest całkiem imponujący. I
I to nie jest tak, że jeździłem jak dziad 15 km na godzinę. Nie, no cisnąłem 25-30 jak się dało. Czasami trochę mniej, ale generalnie starałem się deskę cisnąć. Super fajne w X-Wayu jest to, że w aplikacji możecie ustawić praktycznie wszystko. Przyspieszenie, hamowanie. Mimo, że to hamowanie mogło być ciut lepsze. Bo ona tak się zatrzymuje bardzo... Na początku ma opóźnienie, a później zatrzymuje się gwałtownie. Trudno to opisać, ale... No, chyba to dobrze opisałem, nie? Jeździłem też na tym napędzie, czyli silnikach w kółkach, bo możecie taką ciut taniej wersję X-Waya Flexa kupić. I myślałem, że wyniki się będą różnić w jakikolwiek sposób. Przyspieszenie, zasięg. Z moich doświadczeń wynika, że absolutnie nie. Że wszystko jest takie samo, tylko bardziej mi się podoba jazda na silnikach paskowych. Podsumowując, czy warto wydać 3000 na taką deskę streetową w 2020 roku? Wydaje mi się, że to jest najlepsza deska streetowa za 3000, a nawet ciut poniżej 3000 zł. Natomiast pamiętajcie, czym charakteryzują się deski streetowe. No to nie są deski, którymi przyjemnie jeździ się po nierównościach. Mimo, że tutaj jest flex, nie tylko w nazwie, ale ten dek rzeczywiście jest w miarę elastyczny, no to jednak jadąc po kostce czy po chodniku będziecie to odczuwali. I to na dłuższą metę nie jest przyjemne. Tyczy się to wszystkich desek streetowych. Natomiast odpowiadając na wasze pytania, jaką deskę streetową wybrać w 2020 roku, no to jest film z 2019, bo moim zdaniem w branży praktycznie nic się nie zmieniło. Gorzej jest natomiast z deskami terenowymi, ponieważ onboard, w którym pokładaliśmy nadzieję na tanią deskę terenową, zawiódł. No, ich deska niestety nie jest w tej chwili godna polecenia, ponieważ moim zdaniem się rozwala w newralgicznych miejscach i jest zagrożeniem dla życia i zdrowia jeżdżących tymi deskami. Także nadal pozostaje Evolve, jeżeli chodzi o deski terenowe, który jest bardzo drogi. No dobra, a jeżeli ktoś nadal nie wie i się zastanawia i chciałby jakoś bliżej poznać, no to wystarczy, że znajdzie na Instagramie Centrum Testów konto, które obsługuje Dawid. I pierwsze 10 osób, które do ciebie napiszą, mają darmową 20-minutową przejażdżkę na Flexie i możecie sobie też porównać... Do onboarda dwójki mamy go u siebie, więc będzie taka opcja i na przykład do Backfire'a, bo to są w podobnej kasie dechy. No chyba, że ktoś nie jest z Warszawy. To wtedy zamiast 20-minutowej przejażdżki dostaję 20-minutowy czat wideo na Instagramie z tobą. Okej. Nie, no to jest super, bo będziesz mógł poradzić, jaką dechę wybrać. Wiesz, będziesz mógł podejść z telefonem, pokazać z bliska, jak to wygląda. On naprawdę dużo wie na temat tego. W zeszłym roku Centrum Testów tak działało, że można było przyjeżdżać i testować dechy za hajs. W tym roku planujemy to trochę pozmieniać, żeby było fajniej. Ale jeszcze cichosza. Na razie po prostu korzystajcie. A i w ogóle Dawid ma jeszcze, ty masz jakąś zniżkę. Mamy kody, ale to ustalam z Patrycją, bo dostaliśmy kod na tą dechę, aha, na zniżkę. Od X-Waya, okej. Okay. To było już tak dawno temu, że już musimy to Jak napiszecie do Centrum Testów na Instagramie, to pewnie Dawid sypnie kodem, jak będziecie chcieli kupić, także. Tak, pierwsze 10 osób. No i znośnego weekendu, zapomniałem powiedzieć. Znośnego.